Panowie, debiut na koszykówce? O, jak najbardziej, tak. Wspaniale. Tak, ja nigdy nie byłem na koszykówce, ale dobrze, dobrze, bawię się. Tak, jest idealnie. Słyszałem, że były problemy z trafieniem na halę. Naprawdę to mi wyciągacie? Nie u mnie. No ja myślałem, że jak mówimy, że jak gdyby gramy na Legii, to gramy na Torwarze. No, ja byłem Gra Legia, ale nie na Legii. No okej, no stadion był pusty, tak wam powiem. Na stadionie teraz nic się nie dzieje, ale dojechałem tutaj. Co więcej, w ogóle sieć mi powiedział na Legii, chyba klienta, jak tam przyjechałem, że... ja mówię, gdzie jest ta koszykówka? Na co cieć na Legii mówi, po drugiej stronie ulicy. Ja pojechałem na drugą stronę ulicy do kolejnego ciecia, pytam się, gdzie jest mecz koszykówki, na co on mi mówi, panie, tu nie ma koszykówki. Panie, wiesz, pan z mojego parkingu wypad robi, nie? Jeszcze się do mnie naprawdę zaczął mieć pretensje. A to wasza wina. Ale udało się trafić, pierwsza połowa za nami. Tak. Jakie wrażenia czysto koszykarskie, sportowe? No wygrywamy, to jest najważniejsze. 37-33, słuchajcie, no są 4 punkty przewagi w tabeli. 9 miejsce Legii, 11 GTK Gliwice. Ja wszystko wiem, nie wygooglowałem tego wcale przed chwilą. Tu jest taki teleprompter przed nami, on nam wyświetla wszystkie statystyki i wszystko wiemy. Wszystko wiemy, więc słuchajcie, jest wspaniale. I w ogóle nie ma problemu z trafieniem. Wiecie, że jak się sprawdzi adres wydarzenia, to nie ma żadnego problemu z trafieniem. Przyjeżdżasz, jesteś o 15, niespóźniony pół godziny, jest super, jest naprawdę... Warto sprawdzać adres, no tak. Też jestem w stanie się z tym zgodzić. Tak, bardzo.